kochani, zaczynamy ode mnie i powiem wam, że jest porażka z włosami, bo wiecie, jakie Harley ma włosy? Różowo, niebieskie. Więc jakiś czas temu kupiłam taki zestaw, niebieskie. I ostatnio poszłam do sklepu i kupiłam taki zestaw, niebieskie. Nie mam różowego, będziemy sobie radzić w takim razie bez różowego sprayu i będę próbowała coś wykombinować. Dobra, szkoda, że nie mam jaśniejszych włosów, ale trudno. Problem będą miały brunetki. Po prawej stronie będzie kolor różowy, tutaj po tej niebieski. Tak, dokładnie, więc po prawej wiążę sobie różową kokardkę tutaj. To teraz wiem, jakich kolorów używać. Zajmę się teraz twarzą. Harley ma bardzo jasną twarz w filmie, jeżeli widzieliście Suicide Squad, to wiecie, że jest jasna. Ja wezmę sobie puder transparentny i nałożę po prostu gąbeczką warstwę jasnego, transparentnego pudru, który mnie troszeczkę je rozjaśni. Natomiast nie będę nakładać makijażu od nowa. Pamiętajcie, że na Halloween to jest inspiracja. Nie musicie odtwarzać idealnie tego, jak wyglądała dana postać. Myślę, że to będzie super propozycja dla wszystkich par. Przede wszystkim dlatego, że łatwo jest zrobić te dwie postaci i że nie są jakieś straszne, takie w sensie brzydkie. No i chyba każdy pozytywnie je kojarzy. Nie mam niestety napisu pudding na szyję, ale kupiłam buu w HM-ie. Wzięłam tu sobie wodę ze Smashboxa, primer, water. Zmoczę trochę ten lok na końcu. Też sobie odrobinę Duraline z Inglota. I wpuszczę do tego różowego różu z Miss Sporty. Widzicie, jest. Mam nadzieję, że się uda. Niestety mi to prostuje moje loki. Pamiętacie kredę z zeszłego roku z Halloween? Ale cieniem też to można zrobić. Widzicie, da się. I niestety nie mam doczepianych różowych włosów. Myślałam, że mam, ale przy przeprowadzce się zapodziałam. Wezmę trochę cienia od Jeffreya. Zobaczymy, czy będzie mocniejszy. Wydaje się być bardziej intensywny. Dobra, widzicie, da się to zrobić. Niestety prostuję te włosy, które były wcześniej zakręcone. Okej, okay. A teraz idziemy na łatwiznę i robimy niebieski z drugiej strony. Nie wiem tylko, czy wziąć ten, czy ten, jasny, czy ciemny. Spróbuję najpierw jasny, zobaczymy, jaki będzie miał kolor. Że czuję się już jak Harley, tak naprawdę. Najpierw sobie zrobię brwi. Muszę je przyciemnić. Harley miała takie bardzo jasne włosy i ciemne brwi, bardziej komiksowe. Więc użyję sobie po prostu, mam zrobione brwi, więc użyję sobie po prostu żelu Brow This Way. Ciemniejszego niż normalnie, to jest Dark Brown 003. Do góry i będą od razu ciemniejsze. Już jest dobrze, ale teraz będę używać cieni. I wybrałam sobie oczywiście paletę Jeffree Star, ponieważ róż jest najmocniej napigmentowany ze wszystkich, które mam. Najpierw na wierzch dłoni wylewam sobie troszeczkę Duraline z Inglota, który nam fajnie upłynnia ten cień. I makijaż jest dosyć niestaranny, nie musimy się to jakoś strasznie w to wczuwać. Róż jest mocno napigmentowany, jeszcze go umoczę w Duraline, to już w ogóle będzie moc. Także makijaż nie musi być staranny. Tutaj tak naprawdę Harley miała ten makijaż w każdej scenie troszeczkę inny. Chodzi generalnie o to, że jedno oko jest takie różowe, a drugie jest niebieskie. Możecie tu nawet zejść na policzek, żeby to dawało taki efekt. Wezmę jeszcze czysty pędzelek, trochę tego cienia już bez Duraline. I to malowuję w tych miejscach, gdzie powstały mi jakieś dziury. I to samo robimy z niebieskim. Biorę sobie niebieski cień. Mój ulubiony niebieski to jest cień z Clinique w kolorze Surf Pop 11. I tak samo biorę sobie odrobinę tego Duraline. Rozrabiam go sobie tutaj na wierzchu dłoni. I identycznie jak po tamtej stronie robię sobie niebieski. Tutaj na niektórych zdjęciach widziałam, że ten niebieski czy tam różowy był trochę bardziej tutaj rozlany, że aż jej spływał. Że tutaj naprawdę możecie zrobić tyle, ile chcecie. I co tu można zrobić, żeby jeszcze bardziej podkreślić oko? Jeżeli nie macie jeszcze zrobionych kresek, to je zróbcie. Ja sobie teraz moje kreski poprawię. Także pogrubiam te krechy, robię je takie bardziej właśnie komiksowe. Możecie też zaszaleć rzęsami, jeżeli chcecie mieć właśnie takie ogromne, ogromne oczy. W niektórych scenach Harley miała wyraźne kreski, w niektórych nie miała ich prawie w ogóle. I teraz jeszcze biorę sobie puchaty pędzel i będę konturować nosek. Chodzi o to, żeby uzyskać efekt takiego bardziej zgrabniutkiego, zadartego noska. Zjeżdżam w dół, żeby wyraźnie zaznaczyć tutaj skrzydełka nosa. O tak. Robię kuleczkę na końcu, czyli najpierw robię tutaj cień zadartego noska, a następnie robię cieniowanie tutaj, żeby stworzyć właśnie ten zadarty, kuleczkowy nosek, taki bardziej. Teraz biorę jeszcze odrobinę rozświetlacza i nakładam go właśnie na szczyt noska. Tu. I na sam czubek, który stworzyłam sobie teraz tu.
kwicie, to może być taka. To jest zbyt hardkorowy teraz efekt, ale wiecie, no to jest makijaż na Halloween. I doświetlam jeszcze wewnętrzne kąciki oczu, żeby ładnie to wyglądało. Przechodzimy do ust. Harley miała usta czerwone. Ja stawiam na MAC Retro Matte Dance With Me. Chyba troszeczkę za ciemne. Dajcie, mieszam sobie z innym kolorem. Clinique Flame Pop 02. On jest jaśniejszy. O, o ten kolor mi chodziło. O, wystarczy przejechać ręką. I mamy efekt takiego, jakbyśmy właśnie zmazywali ręką tą pomadkę. I teraz pozostały nam tatuaże Harley. I ona ma z jednej strony serduszko, z drugiej strony rotten, albo jest na tej samej stronie. I sprawdzałam to faktycznie częściej, jest czasem na zdjęciach tych takich z plakatów jest, że ma tutaj róż serduszko, ale my zrobimy tu tak jak było w filmie, czyli z tej strony i tu będzie też tatuaż rotten. Wiecie, ten makijaż można dowolnie interpretować. Z której strony nie zrobicie, będzie fajnie. Jeśli chcecie, żeby tatuaż wyglądał bardziej realistycznie, żeby nie wyglądał jak napisane eyelinerem, wystarczy, że użyjecie pudru transparentnego i delikatnie przypudrujecie go na skórę, żeby się tak nie świecił. Wtedy macie efekt, jakby on rzeczywiście był w skórze. I mamy makijaż Harley Quinn. Ta strona tutaj jest mega szorstka od tego lakieru, natomiast tutaj jest mięciutkie. Ale jeżeli Wam opadną loki, wystarczy, że zrobicie tak, jakbyście chciały natapirować, podtapirować sobie. I od razu zwiększają objętość. Warto sobie też to utrwalić lakierem, żeby się wszystko dobrze trzymało. To teraz co, wołam Darka i robimy Jokera. Cześć, tu mąż. Jest i nasz Joker. Dobra, teraz zrobimy Ci włoski. Może sobie sam zrobię, co? Co? Nie, ja ci zrobię. Ty ale nie będziesz mi zaczesała, tylko pofarbujesz mi to, co mam. Tak. Jest. Trochę za jasne, zielone. Cicho, Joker miał takie zwariowane włosy. Ty nie po czole. Wyszyj uszy. Kochani, najpierw jasny podkład. Wybrałam tutaj trumacz z L'Oreala w kolorze Vanilla. I będę go rozjaśniać jeszcze, ponieważ Joker jest bardzo blady, jeszcze bledszy niż Harley. A to nie jest taki jasny. To nie jest jasny, ale mam tutaj Pro Mixer z NYXa. Pro Foundation Mixer w kolorze białym, który dodajemy sobie do dowolnego... Nie mam pojęcia w ogóle, zobaczcie. A czemu białego nie możemy zrobić? On nie jest biały jak duch. Nie, nie, on jest po prostu blady bardzo, ale on nie jest taki biały. Dobra, i teraz jajeczkiem sobie to mieszam. Jakie to jest zimne. Bo to jest zmoczona przecież gąbka. Aha. Zamknij oczy, dobra? Zamknij oczy i usta, bo chcę to Ci zapodobać. Nasz filmik to jest część kolabu i oczywiście pod koniec filmu będą linki do innych youtuberów i tam możecie też zobaczyć różne fajne filmy. Nic więcej nie będę zdradzał. Koszulka idzie do prania, już widzę. Bez przesady. No na twoje tle. Okej. Okay. Chyba jest okej? Okay? Tak? Jak się czujesz? Fajnie. Jak Joker? Już tak. Kolejny krok to za malowanie brwi, ponieważ Joker ma ogólnie... Nie ma brwi? Nie ma brwi. Mogę Ci później pokazać zdjęcie, ale ogólnie powinniśmy używać kleju szkolnego, nie mamy, więc używam kleju do sztucznych rzęs i po prostu go sobie tutaj nałożę wzdłuż Darka. A co to się robi? Klei to wszystko i zamarzysz klej to? Twoje brwi i ja je zamarzę zaraz. Jezus Maria. Naprawdę tak tego nie lubisz? No nie lubię, ale naprawdę tego pudru. Ale takie wilgocze! Fuuu, jak takie wilgocze! No przestań! Coś zjadł. Dobra. Nie ruszaj się, bądź mężczyzną. Bądź mężczyzną i maluję mu usta na czerwono. Jezus, tak zawsze ci gilgocze też? Też. O fuuu. Królowa szminek, nie masz czarnych? Nie mam czarnej szminki, nie Darek, nie mam. Jeszcze mam ombra. Dobra, ja teraz na prośbę Darka robię mu bardziej czarne, bo powiedział, że nie chce być jak kobiety na YouTubie. O. Jezu, weź! Masz teraz krzywo z tamtej strony, jestem niezadowolona, bo ty się ciągle wiercisz, w ogóle nie mogę cię pomalować. Bierzemy sobie pomarańczowy korektor. A, to jest specjalny trik. Może łatwiej zamazać później. Tak, i wsadzam go na twoje brwi. Przypudrujemy to teraz. I na to teraz nałożymy. Podkład? Jasny podkład. Dobra, i teraz słuchajcie, stemplujemy, aż nam brwi znikną. Zamknij te oczy, po co ty je w ogóle... No, chciałam zobaczyć. Później zobacz. No, nie wygląda to za dobrze. Jak się czujesz? Ogólnie ten sposób działa, musicie mi uwierzyć, ale najlepiej mieć właśnie klej szkolny do tego i czekać aż zaschnie. W miarę. Mówię, gdyby... Ale jest nie jest źle. Nie jest źle. Ale mogło być lepiej z klejem szkolnym, którego niestety nie posiadamy. Zrób to dla mnie. Jezus. Prawie, no. Mogę sobie sam to zrobić. Spróbuj, ale boję się, że oko wdrubiesz. Dobrze, kochani, teraz bierzemy sobie pędzelek. Nie rób tych min, bo mnie to przeraża już. Jesteś strasznym creeperem, jak robisz. Dziękuję. Żeby z tego czerwonego pod oczami wychodziło jeszcze takie, wychodził taki cień właśnie.
biorę do cień Muse z palety Lime Cream i mieszam z Creation i patrz do góry teraz. Po sekundę, wiem, że to łaskocze. Do góry, patrz do góry, tam patrz. Giri. Okej, okay. Spojrzałam się na siebie i zaraz tutaj będziemy robić oczodoły wychodzące z tego czerwonego. I teraz górna powieka, mieszamy cień brązowy z czarnym, żeby uzyskać właśnie taki ciemno, taki coś a la szary, zamknij oko. I tak jak w przypadku makijażu Harley, ten makijaż nie musi być w ogóle dokładny. Więc jeżeli nie chce wam się, nie macie zdolności, nie macie czasu, to jest ekstra sprawa na Halloween, tak jak wspominałam, dla par. I teraz robimy cieniowanie twarzy. A mamy kolor oczy, czy ma zielone oczy? No, ma to potrasowane. Teraz tak, Joker ma wykonturowany też nos, więc weźmiemy sobie troszeczkę koloru do konturowania i podkreślamy ogólnie, podkreślamy wszystkie cechy na twarzy. Podkreślamy nos, podkreślamy zmarszczki, podkreślamy kości. O, już cię tu rozmazałam. Widzisz, już jest efektyw kości. Hej kochani, cześć, witajcie. Tutaj Jeffree Star. Okej, teraz do zrobienia blizn będę wykorzystywać brązową kredkę. Gdzie ma bliznę? Joker ma bliznę tutaj. Teraz ją sobie jeszcze rozmarzamy, ale zaznaczam sobie miejsce, jak zaraz rozblenduję. Tu ma poniżej, to było chyba jedno cięcie. Teraz kolejna blizna jest tu. I miał też na policzkach, tutaj nie widzę akurat, więc zrobimy tak randomowo. Pędzelek, którym to lekko rozcieram. Tak ma to wyglądać. I teraz jeszcze przypudruję sobie to białym pudrem, żeby wyglądało bardziej naturalnie. I tak samo teraz będzie z tatuażami, ponieważ teraz robię Jokera tatuaże. Pierwsza rzecz, którą ci zrobię, to jest J, czyli tutaj Joker. To jest na lewym? Tutaj. Teraz to przypudrujemy i na czole robimy napis Damaged. I robimy to tatulinerem, bo jak nazwa wskazuje, będzie to lepsze do tatuaży. I teraz, żeby... No fajnie to wygląda. I właśnie ten tatuliner jest fajny, bo można go budować i naprawdę daje efekt tatuażu. Teraz znowu to pudrujemy, żeby wyglądało naturalnie, więc i J i Damaged. I jeszcze jeden tatuaż, który ma Joker, którego tu nie widać, to jest gwiazdka po tamtej stronie. To jest sobie zawsze miał z tym problem. Właśnie znalazłem, z tego było ci idzie. Okej. Okay. I jeszcze jedna ważna rzecz. Oczywiście możecie tutaj posunąć się dalej i zrobić tatuaże na szyi. Dobra, jeszcze zapomnieliśmy o grillu. Joker miał na zębach grill, więc gnieciemy tę folię i musisz je przygryźć. Grill. Na całe, może być na przód. Dokładnie. I uśmiechnij się teraz. Chodź, idziemy do twojego biura. Okej, kochani, to był nasz tutorial. Mam nadzieję, że wam się podobał. To będzie idealna stylizacja dla par na Halloween. Nie jest trudna. Nie musicie dużo wydawać. Jedyna rzecz, która jest ważna, to farby do włosów. Ale jak widzieliście, cieniem też się da to zrobić, nie tylko sprayem. Zielony może już będzie trochę trudniej, ale masz sztywne te włosy. To lakier taki, nie? No, musimy teraz iść się zmyć. Okej, moi drodzy, jeżeli wam się podobało, łapkujemy. Koniecznie idźcie na inne filmy halloweenowe. Link macie, wszystkie linki będziecie mieć na końcu oraz pod tym filmem. Także do zobaczenia. Love you, bye.